Co się zdarzyło na tym pierwszym zakręcie? No, jeśli chodzi o pierwszy wyścig finałowy, to są to sytuacje, które w ściganiu się zdarzają. Pierwszy wyścig Mistrzostw Świata 2014-15, każdy myśli o tym holszocie, myśli o tym, żeby być pierwszym zakręcie. No i to właśnie się stało, że nikt nie odpuścił, a pierwszy zakręt był dosyć ciasny. No i tam się skończyło się, jak się skończyło. Udało się przegrupować i dojechać na pierwszym miejscu. Kilku zawodników mi w tym pomogło. Później kolejne wyścigi szły już według planu, także jestem bardzo zadowolony. Na pewno z ostatniego startu, prawda, w drugim wyścigu też bez błędów gdzieś ta wywrotka na przedostatnim okrążeniu, ale tam, prawda, zajechał mi drogę dublowany zawodnik, także ogólnie jestem bardzo zadowolony. Powiedz mi jedna rzecz, strasznie mnie to ciekawi, oglądając to wszystko. Jak ty się orientujesz jadąc? Kogo już wyprzedziłeś, kogo nie, poza tym, co robi publiczność? Mam szczerze, to ja nie słyszę tego, co się dzieje na publiczności. Mam oczywiście swojego mechanika, który pokazuje mi pitboard z wszystkimi informacjami, czyli z przewagą, ze stratą i z pozycją. A w jaki sposób się przygotowujesz? Jak się przygotowujesz psychicznie? Przygotowanie psychiczne przychodzi z przygotowaniem fizycznym, czyli prawda, jak ta pewność siebie jest wysoka, prawda, na wysokim poziomie, to wszystko razem zaczyna działać. To jest moja praca, wykonuję to od wielu, wielu lat i wiem, jak to wszystko działa. A co robisz poza tym? Mówiliśmy o jakichś projektach, które zaczną w 2015, o tym będzie w 2015, ale w tej chwili? Dalej związany z motocyklami, jakby nie było, także nic się tutaj nie zmienia. W tej chwili dzień, dwa przerwy i wracamy do pracy już od przyszłego tygodnia, bo jest jeszcze kilka rzeczy do poprawienia w motocyklu, także tutaj nigdy nie ma przerwy. A jak się przygotowujesz na Barcelonę? Na Barcelonę przygotowuję się raczej z uśmiechem na twarzy, bo z zawodu totalnie bez ciśnienia. Ja myślę, że będzie fajna zabawa z fajnymi chłopakami, z którymi się wszystkimi dobrze znamy i na pewno każdy będzie chciał w tym pierwszym zakręcie wystawić łokieć, żeby się coś działo.